Cześć, czołem, witajcie, ja jestem Maddox i dzisiaj widzimy się w pierwszym odcinku nowego sezonu Minecrafta na modach. I to już jest, będzie drugi sezon, pierwszy zakończył się troszeczkę, moim zdaniem, za szybko. I dlaczego mam taki spadek FPS-ów? What the fuck? Nie, dobra. To już drugi sezon, tak mówiłem, nie ma... Nie wiem do końca, czy będzie nazywa się ta seria Minecraft na modach, czy jeszcze troszeczkę coś inaczej wymyślę. Ale no, coś takiego... Myślę, że fajnie to będzie się grało, jest całkiem, ale to całkiem nowa paczka modyfikacji. Już widzę, coś się tam zespawniło, jakieś ruiny czy coś. Aktualna paczka zawiera 78 modyfikacji i ona będzie chyba najprawdopodobniej aktualizowana. Przyjmę taki na razie zamiar. Aktualizacji, dobra. Mam, widzę, że RAMu jest troszeczkę nawet sporo. Także to jest super. Tutaj już jakieś ruiny nam się spawnowały. What the fuck, o co chodzi? To się zajmiemy na pewno kiedy indziej, bo na start na pewno nie mamy szans z łapki tego rozwalić. Także na starcie od razu zapisamy checkpointa. Jakaś dziwna budowla. No, jakoś tak sobie to nazwiemy. Kolorek też tam troszeczkę mi tnie teraz, ale to ze względu na tego, że ty co stworzyłem świat i się jeszcze nie zrenderował, widać się renderuje dopiero. Wyczekajcie, sobie zmienię może. Jest takie ustawienia. Aha, Java, coś z Javą jest, dlatego mi to tak. A far, render far, normal. Damy sobie na razie na normal. O, od razu. Od razu 23, 24, 19. No troszeczkę nie jest jakiś powalający wynik, ale następny odcinek już spróbuję coś lepiej to ogarnąć, bo tak mówię, świat mi się na razie jeszcze póki co renderuje, także no zbytnio na początku tak nie będzie dobrze chodziło. To jest oczywiście paczka, nie jest to moja własna paczka, to jest paczka, jak mogliście zobaczyć na Facebooku, serwera Cebulowa Dolina. Oczywiście on już na dzień dzisiejszy raczej nie powstanie, bo po prostu nie mam go z kim prowadzić, tak to powiem. Nie mam z kim prowadzić tego serwera, Maciej sobie po prostu nie chce się robić, a czego się tutaj drzewo nie ścina? Spróbujmy to jeszcze sobie ściąć. Ten. Czego to mi się nie ścina drewno? Drewno. Drewno. Jak to drewno? Dobra. Czekajcie, zrobię sobie może szybko. Zapiszę świat od nowa, włączę mapkę. I tak po, mówiłem. To paczka nie jest moja modyfikacja, to jest Zagmod Pack Holiday Edition. Plus jeszcze dorzuciłem parę moich własnych modyfikacji. I myślę, że paczka w miarę fajnie wyszła. Bo wszystkie mody są tak w miarę kompatybilne ze sobą, także to jest naprawdę super. Że jakieś nie było jakichś takich większych komplikacji z tą paczką, z dodawaniem jakichś jeszcze innych modyfikacji. I myślę, że ta paczka będzie długo, bardzo długo na moim kanale gościć. I bardzo często myślę, że postaram się, tak możecie, o tej 8 modyfikacji. Postaram się jak najczęściej robić, jakby to powiedzieć, z tej paczki jakieś filmiki kręcić, no coś takiego. Postaram się dużo po prostu na kanale, żeby była ta paczka, żeby ta seria była. To się po prostu stanie, o, od razu lepiej. Coś jakiś tego. Achievement get, getting wood. Ścinanie drewna. Także myślę, że bardzo przyjmiecie pozytywnie tą serię, te moje odcinki. Myślę, że one będą bardzo ciekawe, będzie fajnie się na nich grało. I myślę, że będzie spoczko. Dobra, na start, ja tak zawsze, tej książki mamy jakieś na start, nie wiem nawet o co chodzi, Camping White. Coś z campingami możemy, aha, jak stworzyć. O, to sobie może na razie zostawimy. Materials and you. Jak się tworzy, o nie, to na chyba zbyt, o, tam coś się stworzyło. Optifine'a nie mam, ale mam podobną modyfikację, która oczywiście zwiększa mi FPS-y.
Dobra, to są podziękowania. To sobie zostawimy na początku, bo to nam się przyda. O, jakieś questy, jakieś rzeczy, jakieś... Paczka zapowiada się bardzo dobrze. Póki co nie mam do nich żadnych zastrzeżeń. Bardzo fajnie się widzę, zaczyna na nim grać. Myślę, że jak najdłużej pociągnę tą serię. No i zabieramy się do grania już teraz. No, masakra, ile tego tu jest. I sobie checkpointa bym sobie też zapisał. To jest jakiś... WTF, co tam w ogóle jest? Jakiś gość i creeper, to mi się tak wygląda. Tak, tak widzę, jakiś creeper jest. No nie wiem, coś dziwnego. Zapiszemy sobie dziwna budowla 2. Tam była dziwna budowla. Ale żebym się już przestraszył, że dene czy coś. Masakra. Dobra, nie, takimi się rzeczami nie będziemy zajmować. Ja tylko tutaj przyjdę sobie pogryć. O, to jest coś wielkiego tam, jest coś pod ziemią. I widzę, jak widzicie, nowe są jakieś moby dodane. Także naprawdę, bardzo, paczka jest bardzo fajna, bardzo fajnie mi się będzie grało. Co prawda nie ma tej modyfikacji takiej jak Mokriczesz, bo ona nie jest oczywiście kompatybilna z innymi modyfikacjami. I próbowałem ją dodać, ale crashowało mi paczkę, także... No, bardzo przepraszam, że takiej modyfikacji nie ma. To będzie dla mnie troszeczkę ułatwienie, tak powiedzieć, w nocy, bo w nocy jak tak mniej więcej, bo już troszeczkę sobie ogarniałem tą paczkę, no musiałem coś tam popatrzeć, czy tak mniej więcej działa to wszystko, czy coś. A jak to patrzyłem w nocy, to tak mobów zbytnio nie ma, są takie podstawowe, tak to można ująć. Tam sobie zostawimy sobie tutaj, a my się tutaj osiedlili, bardzo, bardzo fajny taki pomysł nawet. Nawet dużo mnie szukali, a bardzo mi się zaczęło podobać to miejsce teraz, bo ja ogólnie lubię takie góry skaliste, jakieś takie miejsca, no coś takiego. What the fuck, ile was tutaj jest? A oni są chyba pozytywni. I coś mi się zbugował, albo coś mi się zepsuła ta modyfikacja Damage Indicators, czy jakoś tak to się mówi, no. I jak widać, nie pokazuje mi tutaj nic. To troszeczkę szkoda. Spróbuję sobie wgrać po prostu inną, bo tam może coś było zepsute, czy coś takiego. Także spróbuję sobie podmienić, czy coś takiego. O. Jej, to jest jakieś drzewo takie dziwne. Szkoda, że Optifine'a nie mam, ale... Ja bym się na start tutaj osadził, bo to mi się bardzo podoba. Jest takie fajne drzewo. A później się możemy gdzieś przenieść, czy co. Ja sobie tutaj się wbiję. I sobie jakieś zrobię takie startowe jakieś takie miejsce, jakiś bunkier sobie tutaj zrobię na start, coś takiego, no coś podobnego. I na razie trzeba troszeczkę mi desek. A ale bym przynajmniej miał itemki. O, i nawet nie wiedziałem, że takie coś jest. Ile zostało mi użyć? O, to jest fajnie, spoczko, przydatna modyfikacja. Przynajmniej będę wiedział, ile mi się po prostu już zużyło, ale ogólnie bardzo mi się podoba ta paczka. Na paczce się widzę, że super mi się zaczyna grać i myślę, że szybko mi się, bardzo szybko mi się nie znudzi ta paczka i... Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. Trzy. Cztery. To na razie sobie robię takie, żeby po prostu tylko zacząć tutaj mieszkać, czy coś takiego ogólnie. Aha, sobie od razu z tej checkpointa z... O! Checkpointa sobie zrobię. Domek. Oj, taki czerwoniutki sobie zrobimy. Czerwoni. O, pięknie. Nie musiałem koniecznie w domku sobie tego zapisywać, ale... chciałem jeszcze grać modyfikację Dynamic Lights, ale ona coś mi po prostu nie działa, bo też testowałem i paczka mi crashowała i po prostu... A jak weszła już, bo nie zawsze mi crashowała, ale jak już mi weszła, to już wtedy po prostu nie działała. Nie wiem dlaczego, no nie działała. I ja chcę jakieś jedzonko sobie szybko ogarnąć, bo za chwilę się noc zrobi, a my już jesteśmy tutaj głodni strasznie. Nawet sprintować nie możemy. Tutaj te krówki trzeba wybić, sześciutkie, bez litości.
No tak, bez litości. Tam są też fajne góry. A nasi nie chcę tak. O jakie, jakie do lagu, jakie lagi. O Boże! Nie takie sobie w głowę. Ale to świat mi się naprawdę renderuje się świat tak, że. Jeszcze tutaj jest krówka jedna. Zawsze sobie tam wejdziemy. Dobra. To my się widzimy w domku, jak już wszystko tam sobie porobię. I także magiczne cięcie. Troszeczkę sobie. O tak, 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 szybko, szybko, szybko. O jest, dobra. Trzeba szybko jeść, trzeba szybko wszystko jeść. Dobra, weźmiemy sobie troszeczkę drewna i stworzymy sobie skrzynię tutaj, bo skrzynia nam się bardzo przyda. Stworzymy sobie jeszcze jedną, bo mamy, to, bo mamy w miarę. I tak, stworzymy sobie skrzynię. Skrzynię powkładamy sobie w sześciuteńki i temki, żeby jakbym czasem zginęli, to... Chcę szybciutko zobaczyć, ile już czasu nagrywamy. Dobra, 14 minut, za chwilę będziemy kończyć odcinek. Już, przepraszam, że takie krótkie odcinki, ale mój internet mi teraz nie pozwala na dłuższe odcinki. I także to też myślę, że taki pierwszy odcinek, taki wiecie jaki, no no no. Nie mogę trafić. O, dobra. Dobra, trafiłem. I ciemno. Ciemno. No po prostu ciemno wszędzie. Nie stać mi na światło po prostu. Jakie nie jest tej mapki, co jest. Tutaj nic nie widzę. Tutaj widzę, wszystko jest tak w miarę w porządku. Dobra, to my się widzimy z powrotem, jak będzie dzień, także magiczne cięcie. Dobra, jesteśmy z powrotem, już się zrobił tutaj dzień, także jest ok. Mamy tutaj crafting, już troszeczkę sobie już trzeba poszukać jakieś surowce. Dobra, stworzymy sobie tą nowy pick-up. Tylko czekajcie. Channel talk i talk. Nie, nie tak. Nie, 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 nie. Tak. I tak. Fuck. Na serio, jeden patyk. Dobra, trzeba je później sobie ogarnę. I teraz za dużo patyków, żebym sobie zrobił. No, fajnie. WTF. Boże, co, nie wiem, co mi się dzieje. Nie ogarniam tego Minecrafta. To jest dla mnie za trudny Minecraft. Jego nie ogarnie się, co tam jest, Boże Święty. Dobra, nieważne, idziemy sobie, znajdziemy sobie szybko jakiś węgiel. Nie wiem, czy jest sens kopać te jakieś rudy nowe, ale możemy w sumie je pokopać. A dlaczego nic nie wypadło? O, jaka cłowka, jakieś, Boże Święty. Jakieś kości mi wypadły. Iść. Dobra, węgiel, mamy węgiel. To już jest najważniejsze. Jak mamy węgiel, to już będzie dobrze. W jaskiniach są straszne, podobno moby. Nie wiem dokładnie, bo jeszcze nie wchodziłem na game mode, ani idziemy na jakimś innym świecie do jaskiń. Także to będzie dla mnie jakaś niespodzianka, ale tak gdzieś to widziałem to, bo ja tam paczkę tak mniej więcej troszeczkę coś tam lekko, naprawdę. Nie mam się czym zbytnio pochwalić, ale coś tam widziałem takiego ogólnie. Jakieś grzybki halucynki. Nie wiem, czy to jest jakieś kości. To nam chyba potrzebne na razie nie będzie. Dobra, to sobie zostawimy. Później sobie wyżej przyjdziemy po te surowce tutaj. Ale to mi wygląda mi ciekawie. To tak coś by można było zrobić, chyba jakąś zbroję czy coś. Tak mi się wydaje. Coś nas nie zaatakowało w tył, bo jak nas zaatakuje, no to będzie źle. O, fajnie oświetliło się, zbugowało się światło. Dobra, możemy stąd już powoli wyjść, bo tu już nic ciekawego nie ma na zewnątrz. A nie chcę po prostu tam dalej wchodzić, bo wiem, że tam jest coś takiego
ciekawego, naprawdę. Ale to zajmiemy się jak troszeczkę, żeby coś, jakieś surowce nazbieramy, także... Na razie będziemy sobie tutaj zobaczyć, co tutaj jest, bo na tej skale widzę, że coś są jakieś surowce, to są te skamieliny. Tam jest węgiel. O, tam jest węgiel, mamy się tu podsadzić. O, troszeczkę nawet za wysoko. No fuck. O, pięknie. Teraz sobie wykopiemy ten węgiel, calutki węgiel nam się przydał. Tak, no tak, pięknie. Chodź węgiel, wchodź węgielku do mnie, chodź. Także odcinek teraz nagrywam, jest 15:08. Jeżeli oczywiście mój internet będzie współpracował ze mną, to odcinek pojawi się dzisiaj tak wieczorem, koło 21:22. I myślę, że jutro też sobie jakiś odcinek nagram, bo naprawdę bardzo fajnie mi się nagrywa. Oh fuck. Także odcinki, mówię, będą się pojawiać często. To będzie oczywiście moja teraz główna seria chyba na kanale. Tak jak była do tamtej pory pierwszy sezon. Jeszcze nie będziemy tam dalej już chodzić, tutaj sobie jeszcze tylko... O! Hej gościu! Cześć! What the fuck, co się stało? Ja nie chciałem! Nie chciałem! Przepraszam cię, nie chciałem odejść od tego ognia! O fuck, prawie się zapaliłem przez ciebie. On zginął przeze mnie. Dlaczego ja to pozwoliłem? Dlaczego ja pozwoliłem, żeby on zginął przeze mnie? What? Nie no... Zginął przeze mnie. Dlaczego? Zginął przeze mnie. To wasza wina. Krowy. Wasza wina, trzeba was wytępić. Wasza wina. Wszystko wasza wina, wy krowy nędzne. To wasza wina. Chodźcie, nie uciekaj. To wasza wina, wy nędzne krowy. Ach, od razu się lepiej. Jeszcze ty! Jeszcze ty! Jeszcze... Ciebie też trzeba! Ciebie też trzeba! Was wszystkie trzeba! Jeszcze tam jest! Nie no! Idę was jest! To wszystko jest wasza wina! Jeszcze jedna! O Boże! Jeszcze tam jedna! O fuck! Ej, was jest za dużo! Ja się zaczynam bać już powoli! Że wy jeszcze mnie zamordujecie! I jeszcze tam są... To jest spisek! To jest spisek! Wy spiskujecie przeciwko nam! Jeszcze wy! Jeszcze wy! Jeszcze wy! O, już myślę, aż 200 kratek. Myślałem, że mniej coś. Oj, mieczy się szybko psuje. Jeszcze ty, jeszcze ty. No chodź tu. O, jakie zagi, Boże. Nie da się grać nawet prawie. Ale dlatego, że się świat tam renderuje. Bo tu już na przykład jak chodzę czy coś, to lagów nie mam. Nie wiem, dlaczego mi razu tego, pamięć coś jakoś... Skoczyła, to po prostu musiał sobie zwiększyć pamięć, bo widzę, że to mi troszeczkę nie będzie, że to mi troszeczkę nie wystarcza. Jeden gigabajt. Także myślę, że tak sobie na półtora mi powinno wystarczyć. 1200, półtora, no jakoś tak powinno już mi wystarczyć. Że sobie szybciutko drzewo zetniemy. Nie pamiętam, czy mam tutaj triplicator, czy nie, ale chyba mam triplicatora, także jeżeli tak, to będzie bardzo fajnie. Ale chyba mam. Tak, mam. Jej. Jabłka. Dobra, pójdziemy sobie do domku. Rozłożymy sobie ten kemping, bo my znaleźli tutaj jakiegoś gościa z kempingiem. I sobie go tam rozłożymy. No, lagi, odejdź ode mnie. O fuck, naprawdę bym musiał coś zrobić z tymi lagami, bo masakryczne. Czy nie wiem, czy jakaś modyfikacja mi dali, coś tam jest, nie wiem, jeszcze to jest na razie. To jest na razie paczka w taka w fazie testów. Bo ona na razie jeszcze nie jest tak idealnie dopracowana, bo... No bo wiecie, ja się tam bardzo nie znam aż tak.
Dobra, to sobie na razie zostawimy. Węgiel sobie przepalimy, mięsko od razu na start. No i będziemy kończyć odcinek. Gdzie to mięso? Jeje! A to, a tutaj je schowałem. I tutaj się zebunkrujemy troszeczkę. O, pięknie. Weźmiemy. Myślę, że tutaj zabunkrujemy. To sobie wszystko. Dobra, to co? Teraz jednak dostawię, na razie to sobie zejdę. I to zaczniemy przepalać. To wszystko mamy, także. What the fuck? To. Jakie fajne. Nie no, fajne, dobra. 27 minut serii, nie, dobra. To się później poskraca, tam sobie odcinek jakoś sobie poskracam, także. Jeżeli wam się. Czekajcie, coś mi nie pasuje. O. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, będę naprawdę wdzięczny. Jeżeli chcecie jakieś coś jeszcze, jakieś poprawki tutaj, chcecie jakieś modyfikacje pozmieniane, coś, piszcie mi wszystko w komentarzach, piszcie mi na Facebooku, będę bardzo wam wdzięczny. Na dzisiaj się z wami żegnam, trzymajcie się i cześć!